Druga księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 4 werset. Widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Druga księga Mojżeszowa, 19:4. Orle skrzydła. Pan Bóg używa orła jako ilustracji swojej łaski. Kiedy Izrael dotarł do granicy Kanaanu, Mojżesz powiedział: strzeg go jak źrenicy oka swego. Jak orzeł buduje gniazdo, unosi się nad młodymi, rozpościera skrzydła, porywa je, niesie na skrzydłach, tak Pan sam go prowadził. Porównaj z piątą Mojżeszową, 32 rozdziałem, 10-12. Orzeł buduje gniazdo, ponieważ młode musi nauczyć się latać. Żaden inny ptak nie troszczy się o swoje młode tak jak orzeł. Młode zostaje wyrzucone z gniazda, a gdy zaczyna spadać, orzeł podlatuje pod niego i łapie go na swoje potężne skrzydła. Ile razy Pan uczynił to dla nas? Powtarza się to tak długo, aż mały orzeł nauczy się latać. Cóż za obraz cierpliwej łaski naszego Boga. On wyzwolił Izraela spod okrutnej ręki Faraona i zaniósł ich na potężnych skrzydłach swojej łaski do siebie. Orzeł jest również znany ze swojego bystrego wzroku. Potrafi dostrzec królika w odległości 2 mil. Pomyślmy o naszym Panu. Wszystko jest jawne przed oczyma tego, któremu musimy zdać sprawę. Jak poucza nas list do Hebrajczyków, 4 rozdział, 13 werset. To jest pocieszające wiedzieć, że nigdy nie jesteśmy poza zasięgiem Jego wzroku. Wszystko jest jawne przed oczyma tego, któremu musimy zdać sprawę, jak mówi Hebrajczyków 4:13. To jest pocieszające wiedzieć, że nigdy nie jesteśmy poza zasięgiem Bożego wzroku. Powiedział do Mojżesza: widziałem ucisk ludu mego, który jest w Egipcie. Stąpiłem, aby go wybawić, jak mówi druga księga Mojżeszowa, 3 rozdział od 7 do 8 wersetu. Orzeł jest nieustraszony. Stawia czoła burzom, wykorzystując energię burzy, aby wznieść się wyżej. Tak jak Pan wykorzystuje burzę dla naszej duchowej korzyści. Druga księga Mojżeszowa, 19 rozdział, werset 4. Widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich, i przywiodłem was do siebie.